Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i bariera przybrała dużo większe rozmiary, pochłaniając magów oraz żołnierzy króla, którzy stacjonowali w zamku. Tylko że wcale kurwa nie. Jeśli spojrzymy na proces tworzenia bariery podczas intro, widzimy wyraźnie, że przed rozszerzeniem otacza ona właściwie tylko i wyłącznie zamek i okolice. I to się zgadza z tym, co widzimy na mapie. Zamek jest w samym środku okręgu, jakim jest bariera. Z tego, co jest nam przedstawione w intrze, to rozmiar bariery wymknął się spod kontroli, a nie jej położenie. W takim razie, gdyby czar zadziałał według planu, to bariera nie obejmowałaby żadnej kopalni, a jedynymi, którzy znaleźliby się w potrzasku, byliby żołnierze króla stacjonujący w zamku. Parada. To, co odpierdolili magowie, to jednak nic w porównaniu z tym, co odpierdolił sam Hobar. Plan z barierą był zjebany od początku. Gdyby kopuła faktycznie otoczyła kopalnię, starą, wolną czy tą trzecią, nieważne, to kto pilnowałby kopaczy? Żaden strażnik nie dałby się zamknąć na dożywocie w magicznym więzieniu. A jeśli zostaliby zmuszeni, automatycznie obróciliby się przeciw królowi. No chyba, że plan zakładał zostawienie kopaczy samych sobie? No tak, bo przecież banda kryminalistów wrzuconych do jaskini zacznie nagle ryć żelazo jak Stygarmk Bewetorf. Jedyną motywacją byłaby groźba odcięcia dostaw jedzenia i widmo śmierci głodowej, chociaż perspektywa wiosłowania kilofem pod ziemią za miskę ryżu do końca życia nie jest dużo ciekawsza od śmierci. Poza tym, oczywistym jest, że silniejsi okradaliby z jedzenia i fantów tych słabszych. Od razu pojawiłyby się odpowiedniki Gomeza, Kruka, Bullita, którzy trzymaliby łapska na dostawach i ustawiali resztę kopalnianego społeczeństwa. A co za tym idzie? Prędzej czy później ogarnęliby, że mogą się targować z królem. I nic im nikt nie może zrobić, bo żaden żołnierz króla nie będzie chciał wejść do bariery, żeby ich spacyfikować. Jedyny plus byłby taki, że przynajmniej tylko jedna kopalnia byłaby otoczona barierą, tak że można by nadal eksploatować pozostałe. Konkluzja. Nieważne, czy śniący naruszy zaklęcie, czy nie, stworzenie jakiejkolwiek bariery powoduje sytuację, gdzie więźniowie dyktują warunki królowi. Robar sam sobie dał szachmat. Prościej byłoby po prostu płacić tym kopaczom za robotę, ale to jest rzecz niemożliwa dla średniowiecznego monarchy. Ale to nie koniec durnot. Czemu król użył tak potężnego zaklęcia jak bariera na swoich własnych ludziach? Dlaczego nie użyć go na orkach? Można by otoczyć wszystkie orkowe tereny takimi barierami i problem z głowy. Czy zdechną z głodu, czy zbudują jakąś cywilizację i przeżyją, jeden chuj, to już nie miałoby znaczenia, bo i tak nigdy by już nie wyszli ze swojego magicznego akwarium. A już kurwa najśmieszniejsze jest to, że w Gotiku 3 Hobar znowu używa zaklęcia bariery. Tym razem na samym sobie. Cholera, co tu się dzieje? Mój królu, nadal nie ma wieści o statku, a orkowie stoją u wewnętrznego kręgu. Więc nie mamy wyboru. Alarm! Walcz w imię Inosa i pokonaj sługi Beliara.
Ten to ma kurwa łeb jak sklep. Tylko na półkach pusto. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę. Wspierasz rozwój mojego kanału.